Cześć, witam Was na kanale SFD w serii filmów, z którymi to mierzę się z popularnymi mitami dotyczącymi żywienia. I w dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy można spożywać owoce po godzinie 18 oraz zahaczyć jeszcze o kilka innych kwestii związanych ze spożyciem owoców. Od początku, skąd wziął się ten mit? Jest on bardzo często powtarzany podczas rodzinnych spotkań czy spotkań ze znajomymi, nierzadko także opisywany w treści lub wydawany na okładkach popularnych kolorowych czasopism, ale skąd wziął on się naprawdę? Ciężko powiedzieć. Podobno organizm w porach wieczorowych znacznie zwalnia swój metabolizm, a więc spożyte owoce i cukier w nich zawarty nie będzie zużywany na bieżące potrzeby, tylko magazynowany w postaci tkanki tłuszczowej, ponieważ podnosi on poziom glukozy we krwi, no a wtedy organizm podobno jej nie potrzebuje i jest ona odkładana w boczki. Gdzie więc znajduje się błąd w tym toku rozumowania? Należałoby zacząć od tego, że nasz organizm nie rozpoznaje, która w danym momencie jest godzina. Oczywiście istnieje coś takiego jak rytm okołodobowy i reguluje on różne procesy w organizmie, jednak nie odczytuje on informacji, że właśnie wybiła 18 i całą spożytą energię zacznie magazynować w postaci tkanki tłuszczowej w naszych boczkach czy gdziekolwiek indziej. Idąc tą drogą, skąd organizm wiedziałby, że znajdujemy się w danej strefie czasowej? I co w momencie, gdy przestawiliśmy zegarki na czas letni i zimowy? Wtedy dopiero organizm był zszokowany. To prawda, owoce zawierają duże ilości cukrów prostych, takich jak glukoza, fruktoza czy sacharoza, a te uważane są wśród obiegowych opinii za wroga dietetycznego numer 1 i często obwiniane za epidemię otyłości. Tak więc biorąc pod uwagę ilość cukru, jakie w nich występują, rzeczywiście moglibyśmy spodziewać się tego, że będą one bardziej przyczyniały się do występowania otyłości niż do redukcji masy ciała. Takie twierdzenie, choć na pozór logiczne, okazuje się mylne, ponieważ bierze pod uwagę tylko jedną odrębną cechę owoców, a nie bierze pod uwagę tego, że w owocach znajdziemy też takie związki jak witaminy, jak właśnie fitozwiązki, jak błonnik, który oprócz tego, że daje nam sytość, pozwala także lepiej kontrolować łaknienie. Warto także zaznaczyć, że nie tyjemy od samego cukru czy innego makroskładnika, tyjemy od nadmiaru spożywanej energii w postaci kilokalorii. Co ciekawe, w wielu dobrze zaprojektowanych badaniach notuje się odchudzający wręcz wpływ spożywania owoców. W jednym z nich z 2016 roku możemy przeczytać, że niskie spożycie owoców uważa się za czwarty główny czynnik przyczyniający się do globalnego obciążenia chorobami, a więc jeden z głównych czynników związanych z występowaniem chorób, takich jak nadwaga, wysoki wskaźnik BMI, hiperglikemia czy hipercholesterolemia. We wnioskach z kolei dowiadujemy się, że wyniki badań wspierają stanowisko, które mówi o tym, że włączenie dużej ilości owoców w diecie pomaga w redukcji masy ciała i nie jest ono zależne od godziny ich spożycia. Ponadto warto zaznaczyć, że wartość energetyczna owoców nie zmienia się w ciągu dnia. Banan o godzinie 14 ma 120 kilokalorii i ten sam banan o godzinie 18 też ma 120 kilokalorii. Calories in versus calories out to prosty sposób na powiedzenie, że jeżeli spożywasz więcej energii w postaci kilokalorii w ciągu dnia niż wynosi Twoje zapotrzebowanie, przytyjesz. Jeżeli z kolei spożyjesz mniej energii niż wynosi Twoje zapotrzebowanie, będziesz redukować tkankę tłuszczową lub ogólnie rzecz biorąc masę ciała. Brzmi to prosto, ale tylko w teorii. W praktyce to zagadnienie jest dużo bardziej skomplikowane. I żeby nie zajmować się dogłębnie tą kwestią akurat w tym filmiku, zainteresowanych większą ilością informacji odsyłam do artykułu Johna Berardiego, który napisał na stronie Precision Nutrition. Dla nas najważniejsze do zapamiętania jest to, że jeżeli będziemy spożywać więcej energii w ciągu dnia niż potrzebuje nasz organizm, przykładowo pod postacią owoców, to wtedy będziemy przybierać na masie. W skrócie, to nie spożycie danego produktu o danej godzinie decyduje to, jak będzie wyglądała nasza sylwetka, a raczej ilość danego pokarmu i jego jakość. Idąc dalej, nie ma absolutnie żadnych dowodów naukowych na to, że niespożywanie owoców po godzinie 18 przyniesie nam jakiekolwiek korzyści, jeżeli mowa o redukcji masy ciała. Są natomiast wyraźne i rzetelne dowody na to, że spożycie owoców może nawet pomóc.
Według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia oraz IŻDŻ-u dzienne spożycie owoców i warzyw powinno wynosić minimum 400 gramów, jednak większe spożycie wiąże się tak naprawdę z lepszym zdrowiem. W świeżym przeglądzie prac z maja 2019 roku Stefan Gienne przeszukał dostępną literaturę w celu odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na całkowity pobór energii oraz występowanie otyłości ma spożycie świeżych owoców. Co ciekawe, spożycie świeżych owoców i warzyw ma nie tylko wpływ na utrzymanie prawidłowej masy ciała, ale może także ją zmniejszać. Dodatkowo autor podkreśla, że dobrym sposobem na kontrolowanie spożycia ogólnej energii w ciągu dnia jest włączanie spożycia warzyw przed posiłkiem w czasie jego trwania lub po posiłku. W skrócie, chcesz być w formie, jedz owoce i warzywa. Ponadto chcesz zadbać o swoje zdrowie psychiczne, jedz owoce i warzywa. Wykazano, że im więcej spożywamy warzyw i owoców w ciągu dnia, tym lepszy mamy humor. Dowodzi to tego, że spożycie owoców i warzyw jest związane z lepszym zdrowiem psychicznym. Podsumowując ten materiał, mit uważam za obalony, jednak dużo osób pewnie zastanowi się, czy można spożywać cokolwiek innego po godzinie 18. Każdy zna przecież kogoś, kto zrezygnował ze spożycia po godzinie 18 i notował fajne efekty. Kolejny raz wkracza tutaj zasada bilansu energetycznego. Należy zauważyć, że jeżeli ostatni posiłek spożyjemy o godzinie 18, no to wytwarzamy dość duże okno, podczas którego nie dostarczamy żadnego pożywienia. Co więcej, zwykle wieczorami podczas czytania ulubionej książki czy oglądania ulubionego serialu mamy tendencję do spożywania posiłków bogato energetycznych i mniej odżywczych, co także niezbyt pozytywnie wpływa na redukcję masy ciała. A dzięki skróceniu okna żywieniowego wyeliminujemy ten problem, nie dziwne więc, że tracimy na masie. Dziękuję za uwagę. Standardowo, jeżeli podobał Wam się ten materiał, dajcie łapki w górę, dajcie subskrypcji kanałowi SFD. A w komentarzach możecie podawać mi kolejne tematy, które będę mógł opracować, z którymi mitami będę mógł się zmierzyć. Póki co ode mnie tyle. Trzymajcie się, cześć!